Celem dzisiejszego odcinka będzie zrobienie osiągnięcia Switzer Lake, czyli jako Szwajcaria musimy posiadać 99 prowincji. Obecnie mamy 5, przy czym żadna z tych prowincji nie może być prowincją wybrzeżną, która posiada port. Czyli oto, to. I powiem wam szczerze, w dzisiejszym odcinku zrobię to bardzo nietypowo. Tak samo jak promocje na niebie, linki w opisie. Więc witam imperialistów, tutaj Lukas. Szwajcaria leży w moich ulubionym Holy Roman Empire, co oznacza, że generujemy dość sporo agresywnej ekspansji grając tu i powiem wam szczerze, zamierzam totalnie olać tą mechanikę. Mamy dość słabą ekonomię, zarabiamy niecałe 4,5 golda, armii też za dużych nie możemy wystawić, a nasze misje też nie robią jakiegoś tam wrażenia. I powiem szczerze, co najwyżej będę dążył do zrobienia tej misji, Recognize the Confederacy, no bo daje fajny minus do tańszych doradców. Na pewno przy okazji zrobimy misję na Gwardię Szwajcarską, bo wymaga relacji z papiestwem, na których będzie mi zależało. I nie wiem, jeżeli się uda, to zrobimy też misję na forty, ale ona nie jest jakoś tam super wymagana. Na pewno też przyda nam się doradca tańszy, ale nie jestem pewien, czy rozegramy tą kampanię do tego roku. To wszystko jest pieśnią przyszłości. Mamy całkiem niezłego władcę, 1,55, co prawda minusowy bonus, ale jest dość młody i na tym mi najbardziej zależało. Statystyki naszego syndyka są totalnie losowe. Wszystkie. Mamy unikalną formę rządu szwajcarską. Tutaj coś powiedzieć na ten temat. Może coś dodać, jakieś wstawki historyczne, jeszcze zobaczę. Tu widzę, że coś takiego jest. I to jest jedyne unikalne. Cała reszta to jest standardowa republika. Idee szwajcarskie też są dość ciekawe. Mamy silniejszą piechotę, tańszych najemników, na czym mi mega zależy. No i potem tą dyscyplinkę. Znowu mamy bonusy do najemników, tolerancji, stabilności, budowania fortec, developmentu i produkcji. Reszta nie jest jakaś taka super fajna. Jeżeli idzie o stany, te robimy standardowo. Dodajemy po każdym punkcie, bierzemy supremacy over the council i w momencie, kiedy będziemy mieli jakiś tam doradców, weźmiemy też i tańszych doradców. Na początku podniesiemy stabilność do plus 1. Misja na papieża jest wskazana, ewentualnie na tańszych doradców. Dlaczego dla papieża? Bo ja, tak jak mówiłem, tak czy siak musimy mieć z nim te relacje lepsze. Rozwój Gwardii Szwajcarskiej wymaga od nas dobrych relacji z papieżem. Początkowo wysyłam też naszych dyplomatów do polepszenia właśnie relacji z papiestwem oraz Austrią, z którą bym chciał mieć sojusz. Nie wiem, czy nam się uda. Na rywali bierzemy Baden, Württemberg oraz Savoy. Spróbujemy też wykonać tutaj misję na upokorzenie albo dodatkowe Monarchy Points, bo to są dwa malutkie kraje, zaraz zobaczymy, czy nam się to uda. A skoro planuję coś takiego robić, no to domyślacie się słusznie, będziemy potrzebowali pożyczek tanich, żeby praktycznie od razu wziąć i zrekrutować naszą wolną kompanię. Punkty, jako że mamy słabego syndyka administracyjnych na razie, bierzemy od razu fokus na punkty administracyjne. Zresztą też to, jak planuję grać, będzie wymagało dość sporo tych punktów, a więc tak czy siak na tym fokusie zostaniemy praktycznie do końca gry. Jako że jednak planuję te wojny, zatrudnimy tylko i wyłącznie jednego doradcę od morali. Dodatkowo mamy całkiem niezłe szczęście dla naszego władcy, jest naprawdę niezłym dowódcą. Miałem profesjonalizm. Jak zwykle o tym zapomniałem, że należało go się wcześniej pozbyć. I już widzę, że mamy lekkiego fuksa, Baden nie ma żadnych sojuszy, bez zastanowienia atakujemy o upokorzenie. A że mamy gigantyczną przewagę liczebną, no to też armię Badenu rozbijamy bez większego problemu. Baden upokarzamy, plus pieniążki, nawet w im stolicy nie będę palił. Planuję jak najszybciej odpalić złotą erę, więc upokorzenie będzie nam potrzebne. Weszliśmy w sojusz z Francją, niestety Austria nie ma szans na to, że zostanie naszym sojusznikiem. I to, co się wydarzyło jeszcze, Savoy dostał ekskomunikę. Jak najszybciej atakujemy. Nawet Saluzo mogę podbić jeszcze. Na wasala na przykład. Może powiem wam szczerze, że akurat jeszcze tu się upewniłem. Nie, jednak bardziej opłaca nam się polecieć na Cassius Belli na odbicie naszego terytorium niż ekskomuniki. Szkoda. Wojska Savoyu rozbijamy bez większego problemu i lecimy od razu. Mam nadzieję, że na ich stolicę. Tak, dopadliśmy i nie rozbiliśmy, bo to nie są ich wojska. Fuck. Miejmy nadzieję, że Genewa szybko padnie, co też się wydarzyło. A na szczęście wojska Savoyu poszły na moją stolicę. To jest dość fajną sprawą, bo na minusach będziemy się z nimi bili. To znaczy oni dostaną minusy, nie ja, żeby nie było. Weźmy przejście od Milanu. Jeszcze jak mam okazję, to postaram się porozbijać mniejsze wojska. A nuż wyjdzie może to Saluzo z tej wojny, bo w sumie tak nie muszę aż podbijać tych krajów. Jej, bierzemy Techa do przodu. I jakby co, to przedłużam tego władcę jak najbardziej. No i na razie taki pokój mnie zadowala. Menforat dodatkowo będzie naszym wasalem. Kolejny kraj, który bardzo szybko atakujemy. A, tylko widzę, że nowych rywali potrzebujemy. Bezpieczna będzie Burgundia oraz
Prowansja albo Milan. Milan. Jako, że nie jesteśmy monarchią i tak nie mielibyśmy jak wziąć Real Mariaża, no to byśmy nie mieli tak czy siak szansy dostać całej Burgundii dla siebie. No chyba, żebyśmy zjechali do 30 punktów Republic Tradition, bo też tak można zrobić tą taktyką, że zjeżdżamy do 30 punktów Republic Tradition, pojawia się event na dyktaturę, a po śmierci naszego władcy możemy wprowadzić monarchię. My tymczasem odzyskajmy to, co prawidłnie jest nasze. Wykonajmy misję na rozbudowę naszej prowincji. I kolejna sprawa, to musimy poprawić relacje z Genewą. Rozwinięcie na drugim tierze to jak dla mnie najlepsze random candidate bonus plus jeden. Tutaj bierzemy następujący pokój, prestiż oraz wojenne reparacje, a od naszego głównego celu kolejne dwie prowincje, co powoduje, że Republika Szwajcarska praktycznie jest zjednoczona. No tylko musimy rozwiązać problem z Genewą. No i kolejna integracja. W międzyczasie poprawiłem relacje z papieżem, zaświeciło nam się serduszko. Jakkolwiek to się źle kojarzy, miłość do papieża, nieważne. I teraz tylko musimy być wspólnie w jakiejś wojnie. Zobaczymy, jak się to uda w przyszłości. Bo na razie nadszedł czas na to, co Łukaszki lubią najbardziej, czyli wojnę bez Cassius Belli. Naprawdę. Potrzebujemy najdalszej prowincji w Europie do podbicia. I z tego, co widzę, no z tych krajów, które nam tutaj zostały, to dosłownie Imereti, Quaracundulu, zazwyczaj szybko tu podbija, ale nie aż tak, więc mam tutaj akurat pech, jeżeli idzie o to wszystko to jest Azja inna. No ale my potrzebujemy jednej prowincji, całą resztę no to odbijemy. Raczej będziemy w stanie rozwalić Quaracundulu. Wypowiadamy wojnę. Na minus 2 stabilności. Pewnie was to boli bardzo, prawda? I nasze wojska wysyłamy tam sobie. Biorąc pokoje lei przejścia od krajów. No i dotarliśmy na miejsce i na nas praktycznie czeka tutaj armia, którą bez problemu rozwalamy. Trochę śmieszy mnie to, że Gruzja wyemigrowała tutaj sobie stąd. Mamy kolejną misję, poprawiliśmy relacje z Genewą. Możemy ją przekonać do tego, żeby była naszym poddanym? Jej! No dobra, myślałem, że dostała 100% dążeń niepodległościowych, ale nie jest tak źle. A jako, że mamy dwóch wasali, możemy sobie pozwolić teraz na Strong Duchess. No i super, Imereti podbiliśmy. Możemy uczynić go naszym wasalem. I pamiętajcie, że takie coś możecie zrobić tylko i wyłącznie w ramach jednego kontynentu, czyli tam, gdzie macie stolicy. My mamy stolicę w Europie, więc możemy podbić dokładnie wszędzie, gdzie tylko chcemy. Jakiś mały kraj na wasala. Azji już bym nie mógł brać tego kraju na wasala. Możemy wymusić też zmianę religii, co w sumie jest chyba opłacalne, bo mają tylko jedną prowincję. I tak, dobrze pamiętałem, że zmieniło religię. I wykorzystujemy to, że Imereti ma roszczenia terytorialne i podbijamy te prowincje, tylko że one już pójdą dla nas. Jasne, da nam to chwilowo prowincje z portami, no ale przecież nikt nie powiedział, że musimy mieć całą rozgrywkę prowincje z portami. Nie, my po prostu je potem przekażemy najprawdopodobniej Imereti. No ale muszę mieć jakoś takie tutaj prowincje dla siebie okorowane, żeby móc zacząć podbijać Quaracundulu. Też nie ukrywam, liczyłem na to, że uda mi się podbić całą Gruzję i będę miał takie fortece w tym regionie, na których będę mógł niszczyć armię Quaracundulu, no ale niestety chyba mi się to nie uda. No i w wyniku wojny jedną prowincję dajemy wasalowi, jedną bierzemy dla siebie. Więc przyczółek mamy. Możemy też od razu zrobić tutaj trade company, przynajmniej na razie. O, to nam się przyda. Mamy też naszą stolicę do 30 poziomu, żeby przyspieszyć wprowadzanie renesansu. No i w zasadzie potem zmienię edykt na jego szybsze wprowadzanie. No mamy Fuksa. Drugie rozwinięcie naszego władcy to tańsi doradcy, więc od razu możemy ich pozatrudniać. Będzie nas stać na nich, zwłaszcza jak oddamy teraz przywileje na tańszych doradców. No i zobaczcie, po naszych podbojach z nagle z 11 tysięcy możemy mieć 21. Dlatego też skasowałem wcześniejszą naszą wolną kompanię, żeby móc zatrudnić tą większą. Sprawdzam też co wybory statystyki tego random kandydata, bo czasem może mieć takie, których potrzebujemy. Ale ogólnie pamiętajcie, że bonus plus jeden jest do wszystkich kandydatów. A tak to niech nasz władca żyje jak najdłużej. Co prawda mógłbym już prowadzić technologię i rozwijać idee, których potrzebuję, ale po prostu czekam. Za niedługi czas wprowadzi nam się tak czy siak instytucja. Cassius Belli, czy jednak poprawmy sobie relacje? Papież zrobił, jest w wojnie z Osmanem. Nie! Ale na szczęście to nie on. Ale zobaczcie, bo na początku to myślałem, że papież podbił Epirus, ale zapomniałem, że on jest biały. O! Jak fajnie. No i Francja wezwała mnie do jakiejś wojny. By the way, udało mi się wziąć sojusz z Austrią, ale dla mnie ważniejszy jest ten z Francją mimo wszystko. Kolejne rozwinięcie jest super ważne dla nas, bo chcemy wziąć skrócenie czasu wyborów. Co 3 lata pozwoli nam szybciej robić szóstkowych władców. Znowu bierzemy pożyczki, dzięki nim wprowadzamy instytucje, co nam pozwoli wprowadzić technologię i jeszcze sprzedajmy ją Francji albo Austrii. Francja lepsza. Idę! Tutaj zaprezentuję wam 2-3 buildy, które bym proponował. Możecie
pójść pod najemników i wybieracie wtedy administracyjne, dyplomatyczne. Tak, nieprzypadkowo też jest to fajny build pod podbój. Zobaczcie, jakie macie tańszych najemników, więcej najemników i tak dalej. Plus polityka, znowu koszty najemników zmniejszone o 15%. Jednak nie jest to jakoś opłacalne super. Buildem, którym ja tutaj będę grał, to będą religijne, dyplomatyczne, żeby maksymalnie zwiększyć siłę misjonarzy oraz więcej podbijać. Siłą rzeczy jest tutaj dużo prowincji innowierców, prawda? Trzecim rozwinięciem, które bym proponował, to standardowe, ekonomiczne, ilościowe i granie toll w Szwajcarią, bo jest to bardzo na niej mocne. Zwłaszcza jeżeli w którymś tam rozwinięciu weźmiecie dodatkowe defensywne. Praktycznie kraj nie do podbicia. I tak jak mówiłem, pierwsze biorę religijne, będę potrzebował ich bardzo szybko. A, tylko jak zwykle oczywiście czekam na odpowiedni event z ideami humanistycznymi na początku. No, do momentu aż będę miał kapa punktów. Pierwsze rozwinięcie z ery, to tutaj myślę, że do wyboru albo bitwa na terenie odpowiednim, albo agresywna ekspansja. Przy czym ja pójdę w agresywną ekspansję. Kwarakundżulu ma wojnę z Osmanem. Dość duży fuks, więc ich atakuje. Roszczenie robię do tej fortecy i w zasadzie od razu atakujemy. Nie ma się co tutaj zastanawiać. Poprośmy jeszcze, żeby dostał nasz władca błogosławieństwo. W Europie raczej u moich sojuszników będę ulepszał ich zaufanie wobec nas, żeby gdzieś tam im nie odwaliło i nie zerwali ze mną sojuszu. O, i super, przyjmijmy bizantyjskich uchodźców. Ale nie z Kwarakundżulu, tych uchodźców to ja nie chcę! No i dobra, mamy kapa punktów administracyjnych, więc bierzemy złotą erę, odpalamy ją, lecimy z ideami religijnymi. A może dyplomatycznymi? Religijnymi. No ale to znaczy, że tutaj mogę praktycznie robić co chcę, tylko muszę zobaczyć, dokąd Kwarakundżul ma granicę. Dobra, musimy się spieszyć, bo Mameluk zaatakował Kwarakundżulu, a ja nie chcę, żeby go podbili. A sojusznika wyjmuję na whitepiece, żeby za 5 lat go zaatakować. No a dalej to robię moje ulubione macuszki. Plus maksymalnie dużo pieniędzy, ale bez wojennych reparacji. Wiem, że nie zdobyłem fortec, no ale trudno. Raczej... chociaż może inną fortecę weźmiemy zamiast pieniędzy. Tak, 200 golda w tą czy w to. To mnie nie zbawi. Przy okazji zjedzmy Genewę. Nic nas to nie kosztuje, a też jej za bardzo już nie potrzebuję. Co do korowania, to jak zwykle pamiętajcie, że trzeba zazwyczaj, jak macie nadmiar punktów dyplomatycznych, zredukować war exhaustion. Wtedy możecie dużo punktów administracyjnych oszczędzić. A skoro na nich mi akurat zależy, no to wolę jednak stracić punkty dyplomatyczne. Normalnie zazwyczaj punkty dyplomatyczne są jednak dużo cenniejsze, zwłaszcza w grach toll. A tutaj powiem szczerze, liczę na to, że Kwarakundżulu rozbiją mi na dużo mniejszych krajów. Czas na nowych rywali. No i możemy też już wykonać naszą misję, tylko musimy zwiększyć stabilność oraz wzmocnić naszą republikę. O kurka, dużo punktów mi na to pójdzie. Dopiero trzecie rozwinięcie koszty najemników. Szkoda, że jest taki stary i na bank mi zaraz umrze. No ale mam tą misję, którą chciałem, czyli Szwajcarską Konfederację zrobioną. W zasadzie nic więcej już nie zrobię jako ten kraj. Muszę sprawdzić, jak tutaj kultura wygląda. No okej, już mniej więcej to widzę, że kurdyjska kultura, perska i tak dalej, to wszystko jest jedna, więc warto będzie zmienić naszą główną kulturę. No, jako że już mamy pokorowane prowincje w tym regionie, możemy przekazać tą jedną portową, którą mamy naszemu wasalowi. To powoduje, że spełniamy ponownie warunek na nieposiadanie portów. Przez sekundę tak pomyślałem i kliknąłem ten achievement. Jako Szwajcaria podbij świat, jasne. No i rozpoczynamy dalsze podboje w okolicy szybkie. Amciu am, niech pobłogosławią moją dynastię. I może jak będziemy mieli szczęście, to też uda nam się papieża wrzucić za jakiś czas. Ech, już tutaj pobrali wszyscy sojusze wzajemne. Dobra, to biorę jednak, wyłączam nasze armię. Chwileczkę poczekamy na dokończenie idei. Na czwartym poziomie Gavering będzie nam bardzo potrzebny, bo już się kończył. O tak, na tego pana czekałem. Tak chcę grać, żeby po prostu nawracać też te prowincje innowierców. Nie chcę mieć ich akceptowalnych i tak dalej, żeby dostać wpływy papieskie, żeby móc zostać papieżem. Dlatego w sumie wezmę jeszcze przywilej do nawracania prowincji oraz na dodatkowe morale, kiedy toczymy wojnę z innowiercami. No i okej, mamy już dwie grupy ideowe rozwijane, więc mogę sobie pozwolić na dalsze podboje wreszcie. Atakujemy równorzędnie wszystkie te kraje, żeby mocno tutaj dużo podbijać. Nie przewiduję jakichś tam większych problemów. I chyba grupa kulturowa, na którą jednak będę zmieniał, to Azerbejdżani. Jest ich tutaj na północy znacznie więcej niż tej, której mogę podbić od Kurdów. A do tego przeciwnik łatwo nam się tutaj wystawia wszędzie. Easy wojna, przynajmniej na razie. Muszasze zjadamy. Tutaj wasala zaraz wypuszczę, żeby nie mieć dostępu do morza. I zjadamy na północy cały Shivran. Aż chciałoby się zrobić ten monument. Może Zaoristrian Szwajcarię by zrobić? Robimy do końca religijne. Teraz, kiedy już mogę korować te dwie prowincje, wypuszczam wasala. Wcześniej nie mogłem. Co prawda niefortunnie tracę dwie prowincje, ale w sumie tej prowincji nie chcę korować. Proszę, masz. W sumie te kraje zróbmy sobie na marchę, bo miałem to zrobić wcześniej, ale totalnie o tym zapomniałem. I tak
takich nie możemy przecież anektować. Kolejna bardzo fajna sprawa to to, że Morze Kaspijskie nie liczy się jako prowincja z portem, bo tutaj nie ma morza tak naprawdę. To jest bardzo duże jezioro! Czas dokończyć sprawę Kwarakundżulu, tylko że właśnie na Holy War Cassius Belli. No dobra, kraju jeszcze nie skończymy, no ale tym za bardzo się nie przejmujemy. Po prostu jeszcze biorę tak pieniądze, pojawiłby się kolonializm Cassius Belli. Roszczenia też warto jest zrobić, tym bardziej, że mamy dużo dyplomatów, z tego powodu, że roszczenia też przyspieszają korowanie prowincji, chyba o 10%. Ohoho, Persja! To chyba źle. Szwajcarska Persja czy Persja? No co lepsze? Muszę przyznać, że mamy mega fuksa, bo jest szyicka. Dobra, policzyłem, będziemy musieli niestety podbić jeszcze więcej kultury Azerbejdżani dla nas, dlatego lecimy kolejną wojenkę. No ale to już mamy też dyplomatycznej naprawdę, sporo rozwiniętej. Będziemy mieli wszystko o 20% taniej. A Kundżulu, powiem szczerze, nie chcę tutaj za bardzo ryzykować, żeby Osman pobił te terytoria, więc nie zrywam im sojuszu, ale pieniądze chętnie przygarnę. W międzyczasie muszę przyznać, że nawracanie prowincji idzie bardzo szybko. Puśćmy łupnia Transoksjaninie i sojusznikom. Mam przewagę technologiczną, przewagę terenu. Haha, i pan z piórkiem dostał łupnia, ho. No, 22%, co tak mało tej kultury armeńskiej jakoś mam zadziwiająco dużo i tej kurdyjskiej. Super, możemy brać kolejną politykę, która będzie dla nas naprawdę niezła. Wiecie, ile ja tego zainwestowałem tam? Kolejna bitwa o wszystko, serio, bo trzeba całą armię w jednej prowincji. Dodatkowo jeszcze ona jest tu spalona i zaprawdę ponosi niezłe straty. Super, Transoksjana jeszcze nie wyjdzie z tej wojny. Upierdliwiec. No i super, dość sporo podbijamy Persji. Wszystkie azerbejdżańskie prowincje praktycznie. Chociaż powiem szczerze, wolę chyba tutaj pójść, bo tu jest upierdliwa forteca do zdobycia. Koalicji jeszcze nie stwierdzono. Korowanko na śniadanko. No i niestety nie obniżam, bo potrzebuję teraz punktów dyplomatycznych, więc karą korujemy. No i okej, na szczęście pojawił się właśnie kolonializm przed chwilą, więc mamy okazję kolejną na wprowadzenie instytucji. No co prawda Shivra nie jest jakąś super dobrą prowincją, ale nie jest też złą do jej wprowadzenia. Jest kultura, której potrzebuje, więc tym lepiej. I dobro tutaj też całkiem niezłe. Ukradnijmy też od Persji informacje na temat regiona Persji. Regiona, typ antypolaku. Perskiego regionu. Dobra, Devovanko dało nam 39%. Dobra, zobaczmy co będzie, jak odepnę ten region Szwajcarii. 50%, jeszcze 1%. Nie no, jak ta gra mnie troluje, dopiero skończyłem robić ideę. No i mamy to, udało mi się zmienić naszą główną kulturę. Nie robię to po to, żeby tworzyć jakąś inną nację, bo nie możemy chyba nawet do tego osiągnięcia. Chociaż teraz zobaczcie, możemy Mughalów stworzyć, Persję i tak dalej. Ale głównie chodzi o to, że teraz te wszystkie kultury, które się świecą w kolorkiem, podbijamy 90% szybciej, jeżeli dobrze pamiętam. Mam na myśli czas korowania, a nie podbijania. 18 miesięcy. O, coś z Burgundią się stało i chyba się rozpadła, tak. No i w sumie jest to teraz też moment, w którym mogę wreszcie wszędzie porobić state'y, bo już mam kulturę, którą potrzebowałem, ale też przyda nam się dodać do akceptowalnych pozostałe kultury, które nie są w tej całej grupie, czyli Armenia, armeńska? Nie, Maszrik bardziej mi się przyda niż ta armeńska. I w sumie dajcie znać, jak wy podchodziliście do zdobywania tego osiągnięcia, czy męczyliście się w Holy Roman Empire, czy tak jak ja robiliście gdzieś Exodus, żeby sobie popodbijać bez problemu, bo obecnie dla mnie to jest mega przyjemna kampania. Będzie wojna. Żeby mnie nie zawołali, to ja sobie taką wypowiem. Nie wierzę, Francja nie wypowiedziała tej wojny? Wow. W sumie przeniosę też mój handel do regionu perskiego. Tam w Szwajcarii i tak nic nie zarabiamy z tego tytułu. A tak, to teraz tutaj pozmieniamy. A, i jeszcze jedno. Pamiętajcie, żeby nie przenosić tutaj stolicy, bo jeżeli przeniesiecie stolicę do tego regionu, to wypadniecie z Holy Roman Empire. A tak to zawsze macie ochronę Austrii przeciwko jakimś koalicjom czy wojnom. Mamy nawet jakieś pieniądze, możemy zająć się budową budynków produkcyjnych. Tym bardziej, że region perski jest mega bogaty. No i super, technologia nadrobiona. Nastał smutny dzień. Koniec naszej złotej ery, równocześnie z erą reformacji. Na szczęście to bardzo szybko nam się wszystko tutaj wprowadzi i już wam to powiem, to będzie nasze pierwsze rozwinięcie. Zjadamy Kwarakundżulu, uwielbiam, wypowiadam jakąś wojnę i zaraz potem reforma armii. Przy okazji łoimy Persję, albo to Persja łoi mnie? Co? Francja ma przerąbane, reformacja u niej się odpaliła. Protestantyzm w Danii. Źle dla mnie to nie wygląda. Jako trzecie ideę to zastanawiałem się pomiędzy administracyjnymi, żeby zmniejszyć koszty korowania i zwiększyć mój gathering. No ale weźmy też jakieś militarne, ofensywne będą najlepsze w tym regionie do zdobywania fortec. Niestety polityki nie będą za dobre, a w zasadzie będą dla nas bezużyteczne. Fajnie, znowu miałem najwięcej, a kto został papieżem? Ja! Ja zostałem!
Ja myślałem, że papież został papieżem, ale to ja jestem. 9 lat do zmiany celu krucjaty, super. Znowu, naprawdę, tego się nie spodziewałem. Ja naprawdę nie wierzę, że muszę się tu cofać. I było przychodzić? Było. Ale przynajmniej doczekałem się tego momentu, że wziąłem to i zjadamy całą Persję naraz. Nara! A tutaj tak na przyszłość zostawię 10 tysięcy wojska. W sumie to nie ukrywam, że teraz byłby taki fajny moment, żeby jednak przenieść tą stolicę naszą do Azji. No tylko to opuszczenie Hren, nie chcę tego robić. Chociaż może, czy ja potrzebuję tej ochrony Austr? Tak jak mówiłem, potrzebuję ton punktów administracyjnych. Szybka wojna z Tymurem, raczej też tutaj problemów nie przewiduje, chociaż niestety ma dużo sojuszników. 10 ostatnich prowincji, nie ukrywam, myślałem, że mi szybciej tutaj pójdzie, może niepotrzebnie tak się bawiłem w tą zmianę kultury. Nieważne, no ale trzeba podbić jakiś ostatni kraj. Może Sistan? Wydaje się być łatwym celem. O. Tak poza tym, to muszę przyznać, że całkiem ładnie się zaprezentuje. Będzie ładna miniatura. A to pała osmańska wymusiła pokój. No to trudno, wypowiadamy z wojny Złotej Ordzie. No i proszę Państwa, zrobiliśmy to i powiem Wam szczerze, było mega przyjemnie, bez koalicji, teraz by dopiero powstała i stworzyliśmy gigantyczny napis szwajcarskiej Persji. W sumie też Szwajcaria jest ostatnim z takich proponowanych przez Was osiągnięć z ostatniej puli, kiedy się Was o to pytałem, więc piszcie teraz w komentarzach, jakie osiągnięcia chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu. A jeżeli chcecie zobaczyć odcinek trudniejszego osiągnięcia, polecam ten odcinek z Karamanu. Mamy za sąsiadów Osmana oraz Mameluków i obaj nas nienawidzą.